Właśnie zdjąłem z półki rzecz wyjątkowo cieszącą oko czytelnika. Paulina i Mariusz Kierebińscy opisali swój rejs dookoła świata zdjęciami, uporządkowali je, podpisali i wydali w formie albumu. Albumu o dość nietypowym formacie, spokojnie mieszczącym się na każdej półce o standardowych wymiarach. Autorzy odbyli dwuletnią podróż z Karaibów na Karaiby, na deser jeszcze rejs do Gdańska na jachcie o wdzięcznej nazwie Sansus Sea. Sądząc ze zdjęć w albumie, nurkowali we wszystkich możliwych miejscach. Nie ograniczali się też do zwiedzania portów i okolic, robiąc dalekie wycieczki w tak zwany interior. Wszystko to jest znakomicie udokumentowane. Nie są to fotki z wakacji ciotki Jane, przytłaczające ilością i pokazujące ją samą na tle. Mamy tutaj ponad 300 stron ze starannie wyselekcjonowanymi obrazami, pokazującymi przede wszystkim przyrodę i napotkanych ludzi. Są też obrazki nietypowe dla naszego okręgu kulturowego. Nieczęsto można przecież spotkać biznesmena w różowych shortach. Przepraszam, w Bermudach. Mnie zachwyciły przede wszystkim zdjęcia spod wody, no, ale jako oceanograf mam nieco skrzywioną wizję świata. Zdjęcia pogrupowane są chronologicznie według kolejnych przystanków podróży San Susi. Każdy z tych podrozdziałów jest w kilku zdaniach opisany. Każde zdjęcie podpisane. W dodatku wszystkie teksty w albumie są dwujęzyczne. Po angielsku i po polsku. Album został wydany własnym sumptem przez autorów i stanowi dla nich piękną pamiątkę z podróży życia, a dla nas zachwyt nad pięknem świata, a może i inspirację na kolejną przygodę. Paulina i Mariusz Kierybiński. S.I. .Y. Sanssusi. Podróż dookoła świata opowiedziana zdjęciami. Warszawa 2020.